Wciąż nie wiadomo, jaki los czeka rybnickie nutrie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach co prawda wyłoniła wykonawcę odłowu i uśmiercenia gryzoni, ale do dziś umowa z nim nie została podpisana. To czas na zgłaszanie przez oferentów ewentualnych uwag do postępowania przetargowego, chociaż żadna jeszcze nie wpłynęła. Rybnik z kolei deklaruje, że w sprawie zapewnienia nutriom ewentualnego azylu trwają jeszcze rozmowy. Fatima Orlińska. Mają zniknąć z Rybnika, Jaworzna, Częstochowy czy Wodzisławia Śląskiego. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób. Informacja o tym, że nutry mają zostać wyłapane i zabite, nie spodobała się mieszkańcom Rybnika. To będzie największa głupota. Dlaczego? No bo tego ludzie przyjeżdżają, tego z dzieciami i ten. No będzie tego, nie? Uważam, że jeśli już je oswoiliśmy, to nie powinniśmy ich zabijać. No kochamy je, nawet sam prezydent powiedział, że one powinny być zamiast ryby na herbie Rybnika. Ich jest po prostu za dużo. No ale jak się z nimi stanie, no to nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że nie będzie to jakaś taka rzeź, że będą tutaj po prostu, wie pani, wyławiać i od razu zabijać. Nie tylko mieszkańcy nie wyobrażają sobie zabijania nutrii, chociaż przetarg dotyczył całego województwa, to szczególnie w Rybniku walczą o ich ocalenie. Cały czas otwarta jest możliwość umieszczenia ich w azylu. Są zainteresowane podmioty, z którymi działamy, tylko wiadomo, to jest forma urzędowa, więc są pewne kwestie, które muszą przejść proces. No, co do kolejnych szczegółów, no mam nadzieję, że to już jest na ostatniej prostej, ale dopiero wtedy, kiedy już wszystko będzie potwierdzone, będę mogła o tym mówić. Azyl musi spełniać jednak szereg wymagań, również prawnych. Jeśli nie uda się go zorganizować, nutry zostaną odłowione, uśmiercone poprzez uśpienie lub odstrzelenie. W samym Rybniku jest około 200 sztuk tych zwierząt. Jeśli w międzyczasie jakiś podmiot podjąłby te działania mające na celu odłowienie ich i przekazanie do tego miejsca, czyli zastosowanie tej metody przeżyciowej, no to wykonawca będzie miał tak naprawdę mniejszą pulę zwierząt wskazanych przez nas do odłowienia i uśmiercenia. Na eliminację nutrii w całym województwie zostało przeznaczone ponad 500 000 zł. Wprawdzie wykonawca został już wyłoniony, jednak przynajmniej dla rybnickich nutrii wciąż jest szansa na przeżycie.